Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Opla Insignię z 2011 roku. Tutaj auto z silnikiem dwulitrowym, turbo o mocy 220 koni. Jest to silnik z tryskiem bezpośrednim. Została tutaj zamontowana instalacja KM Enevo Sky Direct. Pokażmy jej poszczególne elementy. I tak, tutaj widzimy komputer do instalacji gazowej z jego podłączeniami. Tam w głębi poniżej widzimy reduktor KME Gold GT z filtrem fazy ciekłej. Tu na górze mamy filtr fazy lotnej. I tu pod osłoną, zaraz pokażemy. Mamy wtryskiwacze gazowe, w tym przypadku są to wtryskiwacze Barracuda. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 13 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 14 litrów. I do tego dochodzi dotrysk benzyny. Oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 300 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 680 zł. Na LPG już będzie to tylko 380. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany na dole, obok dźwigni otwierania maski. Teraz wlew. Wlew mamy standardowo pod klapką. Tutaj mamy dwuczęściowy wlew dokręcany. I zbiornik. Zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego. Tutaj było pełnowymiarowe koło. Oczywiście klient ma poprawiec gratis. Tutaj w tym przypadku mamy zbiornik 55-litrowy, co daje nam 45 litrów gazu i zasięg blisko 320 km. I tak, podsumowując. Cena instalacji, czyli KM Enevo Sky Direct w tym konkretnym aucie, jest to koszt 4900 zł i zwrot następuje po około 16300 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.